Okej. Witam po raz kolejny w GTA. Tym razem ze mną będzie grała pani Kochanowska. Witam. I będziemy bawić się klubem motocyklowym. Już tutaj mamy odpowiedni outfit. I co? Klub motocyklowy to chyba była pierwsza rzecz, nie? Taka większa? Pierwsze chyba duże DLC, jakie doszło do GTA. Nie mam pojęcia. Tak mi się chyba kojarzy coś. Albo pierwsze były te napady takie z Lesterem, a później klub. Jeśli chodzi o klub, to praktycznie dawał on dostęp do w sumie najlepszego, moim zdaniem, sposobu zarabiania w GTA, a mianowicie do biznesów, którymi się zajmiemy później. Co też ciekawe, po otworzeniu biznesów i korzystaniu z nich w klubie tym głównym, motocyklowym, leżały takie rzeczy. Czyli wszystko, co można było sprzedawać. O! Jak gdzieś tam. A nie, to bot tam stoi. A ja tu siedzę też. Co ten bot? Wypierdzieli się zaraz i moje kryształki rozsypiesz. Kto to będzie zbierał później z dywanu? A kto to będzie palił później? Nie sprzedam tego. No i tak. Zaczniemy od może tych takich misji, które można rozpocząć w klubie motocyklowym. Te misje, to tu jest sala posiedzeń. Niestety, o, patrz, teraz mogę. A, bo to trzeba to od tyłu. To miało być miejsce, w którym mieliśmy zacząć nagrywanie, ale nie wiedziałem, jak usiąść na tych krzesłach. O. To jest miejsce posiedzeń z logiem ekipy, do której się należy, albo którą się założyło. Taka ciekawostka. Tam jest też szyld z nazwą klubu. I tutaj są misje, które można rozpocząć. I takie różne statystyki. Jak na przykład formacje. Dobra. Zabójstwa członków klubu 477. To ciekawe. Dochód z zleceń klubowych nawet 500 000 nie zarobiłem. A zrobiłem 167 zleceń, więc no nie jest to zbyt opłacalne. Jak widać. Ale no coś takiego losowego sobie coś tutaj może pykniemy. Zatrudnię kurierów do przewozu substancji kontrolowanych. Wymagane głębokie poważanie dla prawa stanowego. Płatność za okazaniem paragonu na WW substancje. Wyżej wymienione substancje. Opis ciekawy. Odpalimy set. To chyba trzeba było odzyskać towar tylko i dowieźć go do klienta, nie? I będziemy lecieć klasycznie motorkami. Tutaj jakiegoś chopera sobie zaraz wybiorę. Ja zostawiłam na zewnątrz. Tak, tak, bo tylko ja mogę zaparkować w środku. Wezmę może tego, bo tu jest w razie czego jeszcze siedzenie tylnie. Bum! I lecimy. Albo i nie lecimy. No nie, lecimy. Zniknęła ta BM-ka twoja. No tak, no bo mam motor wyciągnięty. Przeklikałem niestety. Przypadkowo przeklikałem telefon.
Tu się coś dzieje. Nie ma za dużo ludzi na sesji. To jest w sumie spoko. Ze względu na to, że no, będzie większy spokój i łatwiej będzie wykonać te wszystkie misje. Zapomniałem, jak fajnie się jeździ w GTA motorkami. No ja tam... nie wiem. No to nie lubiłaś nigdy motorkami za bardzo. Ogólnie nie lubię w tej grze jeździć, tak mi się zastanowić. Słabe jest to jeżdżenie tutaj. Strasznie są czułe te pojazdy. Nadsterowne, nie? Mhm. Wiesz co, póki w DQ nie zagrałam, to może lubiłam, ale no tak. To się jeździ znacznie lepiej. To powinno być gówno, tak jak ja zawsze uważałam, że to jest Grand Theft Auto, to się opiera na jeżdżeniu, nie? Bo zbawiasowano, że się trzeba strzelać w tych misjach. Dokładnie, ja pamiętam, jak pierwszy raz zachęcałem cię do właśnie tych klubowych zadań, a ty nie chciałaś, nie, ty tylko kradniesz samochody i sprzedajesz dla tego. No, tego drugiego. To jest klub motocyklowy, a tam jest co? Nie, to się przez Secure Surf robi. A, Secure Surf, no. To jest ten willa, nie? Ten wieżowiec. Ten wieżowiec, no. No tak, no, bo to chyba Gun of Auto. No tak, tak. A wy mi tu każecie strzelać, ja nie wiem. A to w ogóle nie grałeś w żadne inne GTA nigdy? To było pierwsze twoje? W zasadzie tak, bo tam... O ile w San Andreas coś tam grałem, to tam... Moja gra w San Andreas, jeśli chodzi o fabułę, to kończyła się na... Nawet pierwszej misji chyba nigdy nie zrobiłam, bo... Jechałam sobie po prostu gdzieś tam, jeździłam po mapie, to było w sumie tyle, wpisywałam kody. To nie, to... Piątka w sumie była moją... Za daleko. Mhm. Piątka była moją pierwszą w sumie. To nie, to ja Vice City kończyłem za dzieciak. Chwilę jeszcze w czwórkę grałam, ale to tam tylko chwilę, tam na jedną matkę zdążyłam pójść i tam dalej się grałam. Szybko odpadłam. Do czwórki muszę kiedyś wrócić jeszcze. Tak, polecam. Chyba nadal najlepsze GTA, moim zdaniem przynajmniej. Takie, jakie powinno być, poważne, ciężkie, mroczne momentami aż. Co nie oznacza, że Vice City nie jest moim ulubionym GTA. Dobra, uważaj, bo tu strzelają już. No, właź za ten kamień. Wyciągnij M16, czyli nową broń, która niedawno doszła do gry. Jeszcze jeden. O, widzę go za samochodem. Oła, dostałem od kogoś. Ej, łódki nam uciekają. Łódki z towarem nas pierdzielają. Tamten leży? Leży. Trzeba wsiadać, no? Tak, tak, na skutery wodne trzeba lecieć. Wskoczyć i gonić kolesia. No, łap to, szybko. W dół, to sama dopłynie. A nie, na tych falach to pół roku będę do nich strzał. Ej, ja nie robiłem nigdy tej misji, pierwszy raz ją robię. Chyba. Nie kojarzę jej w ogóle. Nie żyją, no. Mhm.
Dobra, ja wezmę tą drugą. I wracamy po motorki, nie? Nie będziemy płynąć. A, uwaga, ogon mamy. Całe miejsce popłynęło. Okej. Okay. Tamten płynie za to? Nie. Wow! Ale byś mnie zgarnęła. Ten karabinek, który mam przy sobie, on jest też przerobiony do innej, nowej wersji, więc... Nie patrzcie na to, jakby co tego nie było. To będzie w następnym odcinku. Nie, nie jest takie przejście, jakby to powiedzieć. Czysto, jakby ktoś faktycznie zaczynał, nie? Pierwszy raz. Znaczy nie, no. Jest takie słowo, no to zapomniałam. Przede wszystkim mamy dokokszone motorki. W ogóle tu można by było opresorem K2 przylecieć i tutaj dwoma rakietami zgarnąć i zrobić to w minutę 20. To i tak przechodzimy to w miarę tak standardowo. Staroszkolnie. No nie jesteśmy purystami, znalazłem to słowo. Purystami. No. To nie jest takie turystyczne przejście, misty, po prostu takie ogarnięcie. Bo też byś nie mógł z M-ki strzelać w sumie, to jest 16. Mhm. W większości broni byś pewnie nie mógł używać. Tu. Bo kli... Oj. No. I do rowu wpadłaś. Mhm. Ja. Dwóch kolegów jakiś się strzela cały czas. Się bawią. No już się. No, czekam spokojnie. O. I lecimy. Tu mogłabyś chyba formację włączyć i bym mogli jechać trochę szybciej, ale... Nie wiem, czy to ma sens. Chyba nie. Fajny jest ten karabinek, który mam, ale można z niego korzystać tylko na motorkach. Niestety z samochodu nie. A szkoda, bo jest mocny. Ten pistolet ma automatyczny z samochodu. W sumie tak, on jest spoko, bo wystarczy po głowach strzelać, nie? I kierowcę zdjąć i spokój masz. A jest dosyć celny, mimo wszystko. Dobra, tu gdzieś zjeżdżamy do klienta. Gdzie jest Kitran? Okej, tutaj coś. Do wody wpadłaś? Nie. A, no tak, bo jakby płynęli wodą, to jest, widzisz, na nadbrzeżu. Powinniśmy wodą płynąć tutaj, bo tu nawet koleś przypłynął do nas. Bojali się, no tutaj. To oszukaliśmy ich. Pojechaliśmy sobie gruntem po prostu. Podjadę tutaj? Po tych schodach? A, dajesz. Yeah, dał radę. And it looks like we good. Funds have come in. Your MC got some money. No i gitara. I... Oho, mam chyba. Shit, it's LJT. Your fake cash is in genuine trouble. Nie. No, ale zgadni na którą. Magnoce, nie? Nie. A, dokumenty. Tak. I co oni chcą stamtąd zwinąć? Przecież to jest nic nie warte. Pozostałe pieniądze? O nie! To jeszcze jest na czas. Jezus.
No to będę stratny. Nie da się tego zrobić bezstratnie. No to tak wyglądały te misje, one nie były zbyt dochodowe, to po 5-10 tysięcy dawało. Były dosyć długie, fakt, że no fajnie, bo można było się postrzelić albo coś, no, nie były nudne te misje i zróżnicowane zawsze 3 do wyboru, ale no one nie były dochodowe, a mimo wszystko trzeba było je robić, żeby zarobić na fabryki, którą właśnie jadę ratować teraz. O niej za chwilę też wspomnę. Bo to jest chyba, no tak jak mówiłem, fabryki, no i bunkier, o którym tam w następnym odcinku będzie, to są najlepiej dochodowe interesy. Te wszystkie napady, to wszystko, moim zdaniem szkoda czasu na to. Zwłaszcza teraz, bo doszło trochę tych update'ów i pasywnych zarobków jest na tyle dużo, że te napady mijają się z celem trochę. A już zwłaszcza te stare, które by, no trochę zbyt trudne, zwłaszcza ten skok na koniec świata, pamiętasz? Z tymi opancerzonymi przeciwnikami? To było chore w ogóle. No, ale przynajmniej było, można się postrzelać z powodu rozstrzelania, bo... No tak, można było się postrzelać, ale wystarczyło raz zginąć i trzeba było zaczynać od początku. A tutaj przypominam, że postacie w GTA są strasznie papierowe. Okej, okay. Udało się bezstratnie. Myślałem, że się nie da, a jednak się da. Dobra, pokażę wam tutaj taką fajną maszynę. M60 przerobiona. Tylko nie wiem, czy nie zginę na dzień dobry. Dobra, tam jest. Już biegnę pomóc. Aj! Strzelili mnie. Ale zrobiłem trochę szumu. No ja też ich tam trochę wybiłem. Taka ciekawostka, jeśli się ginie, a jest jakiś inny gracz w pobliżu, to wypadają z nas pieniądze, które może ten gracz na przykład podnieść, albo my. O ile mamy jakieś pieniądze w kieszeni, bo jeśli nie mamy żadnych pieniędzy w kieszeni, no to nic z nas nie wypada wtedy. Dobra. Okej. Okay. Są dwie torby. Bierę motorek i spadamy stąd. Nie wiem, czy będą nas ścigać, czy nie. Znaczy to... Ile? 2 kilometry. To nie jest daleko. W ogóle jakie fajne te motory na raz, na jednego kopa odpalają, nie? Mhm. A kurczę, ten mój mechanik dba. Jaki ładny zachód słońca. Tak jak wspomniałeś ostatnio, nie? Ta gra jeszcze ładnie wygląda, o ile postacie już trochę, widać, odstają technologicznie od współczesnej grafiki. No, postacie są paskudne, no. No. To jeśli chodzi o model świata, to ładnie dalej wygląda. To niebo jak fajnie świeci w ogóle, tak na czerwono. Jeszcze tam tak palmy mijaliśmy i przez te palmy przechodziło te słońce. To... A nie, to jednak ten. Banknoty były. Ja myślałem, że dokumenty. No dobra. Bum. No to jak już jesteśmy tutaj, to od razu wejdę do środka. I to jest moim zdaniem najlepszy sposób zarabiania. Czyli kupienie wytwórni. Po założeniu tego klubu motocyklowego i kupieniu siedziby, okej, okay, poszło. Coś się przywiesiło trochę. Po tym wszystkim dostajemy propozycję założenia właśnie kilku wytwórni, że tak powiem, w cudzysłowie. Chociaż nie, część jest wytwórnią faktycznie. W której, no nie, w sumie to wszystko jest wytwórniami. W których możemy robić kilka nielegalnych biznesów, dość dobrze opłacanych. Ten, w którym teraz jesteśmy, jest trzecim i chyba pierwszym, który się opłaca tak najlepiej, gdzie faktycznie na nim idzie coś ciekawego zarobić. I tutaj mamy tak, to jest fabryka,
fałszywych pieniędzy. Mamy ładnie maszynę do druku. Tu pan sobie odpoczywa, bo mamy towar na maksa już wypchany. Tutaj tych banknotów jest wystarczająco dużo. Trzeba to sprzedać. Tutaj są panie, które to przeliczają. A tu jest pani od prania tych pieniędzy, czyli po prostu wrzuca je do wirówek po to, żeby te pieniądze wydawały się, no, wyglądały jak używki, żeby łatwiej je w obieg dało się puścić. A, tam mam ładnie ochroniarza. A tu mam swój laptop, dzięki któremu mogę doprowadzić do transakcji. Łącznych sprzedaży 202, 68 milionów zarobionych. Naloty policji dwa razy tu miałem. I co? I udane sprzedaże to jest 95%. I teraz tak, odnowić zasoby można, ukraść je lub kupić. I to jest właśnie pierwsza z tych fabryk, gdzie warto kupować te zasoby, bo przy dwóch najtańszych przed tą, przy kupowaniu zasobów wychodzi się albo na zero, albo na minimalny plus. Tutaj faktycznie, jeśli się kupuje zasoby, no to jest ten plus dosyć duży mimo wszystko. No dobra, lecimy ze sprzedażą. No są dwie miejsca, w których mogę sprzedać, czyli mogę sprzedać w hrabstwie za niższą cenę lub w mieście, w Los Santos za wyższą cenę. Oczywiście jedziemy do miasta. Będzie trudniej, bo dystans jest większy. Samolot. Ostatnio pani Kochanowska się rozbiła. Dodo. Więc... więc może być ciekawie, może być śmiesznie. No zobaczymy. Zobaczymy, jak ci pójdzie tym razem. Widzisz znacznik? Nie. Nie, bo nie siedzisz ze mną, nie? A, tak. To musisz sobie zaznaczyć, albo jechać ze mną. Ale tak jak ty mówiłaś, że testerowanie pojazdami faktycznie jest tutaj zbyt czułe, bo nawet jak grałem na padzie, to strasznie źle się jeździ. Myślałem, że wiesz, na padzie powinno być o wiele lepiej, ale nie. Ta czułość jest zbyt duża mimo wszystko na to. W sensie są gry, które to robią lepiej, nie? Mhm. Ale z tym... Na to, że to jest tylko element, które to jeszcze nie jest taki. No tak, ale jeśli dobrze pamiętam, to chyba wszystkie GTA miały z tym problem. Że ta czułość tych pojazdów była zbyt duża. Nauczenie się jeździć w GTA 3 i Vice City po prostu... wymagało lat w praktyki. A do dzisiaj w Trójce i w Vice City nie potrafię przejechać dookoła miasta, żeby się nie rozbić. Tak doszczętnie, że po prostu samochód na złom się nadaje. Więc tutaj to poprawili, bo jednak w czwórce i w piątce no da się jako tako jeździć, żeby się nie rozbijać o wszystko. Takie papierowe były te samochody. No, to też swoją drogą. Dobra. I jesteśmy przy Dodo. A ten sprzedaż akurat nie jest zbyt ciekawa. Ale moim zdaniem jest najłatwiejszą sprzedażą. Wystarczy trzymać się nad wodą. W razie czego, jeśli miałabyś problem, to na G wysuwa się kółka, nie? Żebyś się nie rozbiła. I staraj się na drodze gdzieś lądować, w razie czego, jakby ci coś nie pykło.
i odbijaj się z powrotem w powietrze. Dobra, ja sobie polecę tutaj. Oczywiście jakby była sesja taka dosyć duża, no to sprzedaż... O, na G się wysuwa kółka, dobrze. Ta sprzedaż by była o wiele trudniejsza i bez ochrony z opresora, w postaci opresora, leci za mną? Mhm. Tylko ja tu nad gruntem lecę, nie? Nie tak. Wiem, ja to mniej więcej na ten punkt mniej więcej. Mm. Więc bez ochrony w postaci opresora MK2, no za daleko by mnie dolecieli tym prawdopodobnie. Musiałby ktoś wokół nas krążyć i nas osłaniać bez przerwy. Nie, bo to też na tym w sumie jest PVP, PVP budowane tutaj, nie? No, ale to jest przesadzone po prostu. Bo, tak, no ale ja rozumiem kiedyś, gdy tych opresorów nie było, bo opresory po prostu są zbyt OP, zbyt łatwe w obsłudze. A do tego jeszcze mają te chamskie rakiety, które, przed którymi nie da się uciec. Bo chociażby Buzard też ma naprowadzające rakiety, ale je da się ominąć. Da się oszukać po prostu. Przelatując między budynkami gdzieś. Te rakiety nie potrafią skręcać tak idealnie. Rakieta z opresora po prostu trzyma się 1:1 za tobą. Więc nawet latając między budynkami, ta rakieta będzie cały czas za tobą podążać i nie da się jej zgubić. Masz kółka wysunięte w razie czego? Tak, cały czas. Mhm. No dobra. Bo kiedyś mi dupę uratowały kółka właśnie na górce. Przychaczyłem o szczyt górki i dzięki kółkom właśnie się nic nie stało. No dobra. I lecimy. Widzę pierwszy punkt. No ja też już widzę. Z pierwszej osoby ten FOV jest tak niski, to też już w pierwszym odcinku mówiłem, że gdy się nie zna mapy, to no nie da się z tego korzystać. Dobra, jest pierwsza flara. No i zrzucamy towar. Aha, jedyna... znaczy są dwie rzeczy, na które trzeba to uważać, czyli na grunt, jeśli nie ma się kółek wysuniętych. Ja mam wysunięte teraz, więc mogę sobie wylądować nim. Druga rzecz to wysokość. Z boku na minimapie jest radar, który pokazuje mi, na jakiej wysokości jestem, na jakim pułapie. I po prostu nie mogę wylecieć ponad jakiś pułap, ze względu na to, że radary policyjne mogłyby mnie wychwycić. A to, że flary w 15 punktach na mapie, na wodzie, po prostu od tak sobie zostawiają dużo czerwonego dymu, to chyba nikogo nie interesuje. Czepiam się, nie? No, na siłę. Ta policja cały czas obserwuje radary, ale nikt nie widzi, że po prostu 15 flar takich wielkich sobie buzuje na nadbrzeżu. A i co ciekawe też, kiedyś Dodo można było wylądować na ziemi bez wysuniętych kółek i wysiąść z niego. Fakt, że nie dało się już wystartować nim, bo nie miał tyle siły, żeby wystartować z powrotem, ale można było normalnie wylądować. Nie wiem dlaczego, ale Rockstar stwierdził sobie, że od jakiegoś momentu nie da się wylądować Dodo bez wysuniętych kółek i gdy tylko zetkniemy się z glebą, to nawet nie jesteśmy w stanie wysiąść z Dodo, bo tak szybko wybucha. Po wylądowaniu Dodo nie jesteśmy w stanie z niego wysiąść, bo momentalnie eksploduje. Dlaczego tak zrobili, nie wiem. Kiedyś normalnie on stawał w miejscu i tak se stał później po prostu. Nie wiem, o co tu chodzi.
pewnie jakoś balans tak pozyskali jakiś dodatkowy. Nie wiem. Może chcieli po prostu kolejny raz utrudnić grę, bo ludzie za szybko i za dobrze zarabiali, a szarki się sprzedawały. Też możliwe. Wiecie, te punkty są nad wodą. Tak, punkty są nad wodą. Właśnie i dlatego ja... Nie się naokoło mapy, nie? I po prostu spełniać. Dlatego ja twierdzę, że Dodo jest najłatwiejszą misją, bo jeśli jesteś nad wodą, no nie da się tego zepsuć. Musiałabyś dachować samolotem w wodzie. Jedyny sposób, żeby to zepsuć, ewentualnie ktoś by musiał cię zestrzelić. I to są dwa sposoby, gdzie można zepsuć tą misję. No chyba, że no, nad tym gruntem będziesz latać, a nie umiesz, no to można się wtedy gdzieś tam rozbić, no faktycznie. No tak, ale nad wodą ciężko. Ale nad wodą, no, nie, no ciężko, tak jak mówię. Już myślę, że właśnie ta misja z buzardami jest trudniejsza, no bo tam jednak te niektóre elementy mapy tak późno się wczytują, jak chociażby słupy niektóre, że no można tego nie przeuważyć. I co ciekawe, kiedyś, na początku jak zaczynałem grać, te renderowanie tych przedmiotów było o wiele lepsze. Nie było tak, że lecisz sobie i od razu nienacka przed nosem ci się słup respi. Chociaż no ja to już mam prawie 3000 godzin przegrane w tej grze, więc już nawet słupy mnie nie zaskakują, bo znam na pamięć ich położenie. Dobra, ja lecę po drugiego. Nie, ja też wysłupiłem swojego. To może byś ty poleciała po tego drugiego? A ja bym już podjechał pod kolejne. Okay. No i jak uważasz? Jak ci wygodnie? Okay. Tu jest elektrownia, nie? Mówiłaś ostatnio. W jakimś miejscu było, no elektrownia. Tak, to będzie elektrownia chyba. Bo Human Labs jest trochę dalej. Jak ja nienawidziłem tej misji w Human Labs, tego napadu. Nie dość, że był, nie zarabiało się na tym prawie wcale, też no, dość trudny. Przynajmniej jak na początek gry, jak się jeszcze nie ogarniało tych mechanik, tego wszystkiego. Dinożaru był po prawej stronie. To ja sobie od razu tutaj podlecę. A da się beczkę zrobić w ogóle, Dodo? Da się. Jeszcze się da. Pewnie to znerfią niedługo. Tu podlecę, podjedziemy później do tej fabryki. Zaczniemy sobie od... Ogólnie chciałem od innej zacząć, od tej właśnie najtańszej, tej, której się nie opłaca utrzymywać, chyba, że kradnie się zasoby za każdym razem. Dobra. Już jadę do tego. Co? Wyskoczyłaś z tego? Nie, zahaczyłam się o ten wiatrak. O. A zapomniałem! O i właśnie o tym mówiłem. Nie da się wysiąść z Dodo, jeśli on dotknie gleby. Wyobraź sobie, że wylądowałem na wodzie, ale Dodo zdążył sobie dopłynąć do brzegu. Mhm. Zanim wysiadłem z niego. Dotknął tylko troszeczkę gleby, od razu eksplodował. Mogę sobie buzarda wezwać, nie? Tak, za darmo, no. No, jeszcze mnie kaczka wyśmiała. No zobaczcie, on... No, ledwo dotknął tu ziemi. Jeszcze tył płozy dalej w wodzie. Nie, no dobra. Płoza jest na brzegu. Też raz. Strasznie to bez sensu jest. W takie momenty ten buzard jest dobry. No jeszcze jest 17 minut, spokojnie. Ściągnę
ciekawych miejsc tutaj. Lotnisko Trevora. Chociaż GTA Online się działo przed, nie? GTA 5 fabularnie. Teraz 3 miesiące. O, jest samolocik Trevora. I dopiero później właśnie, po jakimś czasie, przy którejś update'cie, no, online wyprzedziło. Drugi raz. Jak mam spątku przynajmniej. Aha, bo ty z tego, Buzarda wyskoczyłeś pewnie. To Buzarda tak rozbić, jak mogłaś. Darmowe, ty płacisz to. Tego ci nie rozbiję, przynajmniej się postawię. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, no i przy którymś update'cie po prostu ten czas wyprzedził fabułę GTA 5. Więc można powiedzieć, że GTA 5 fabularnie dzieje się gdzieś tam w trakcie GTA Online, więc można przypuszczać, że nasza bohaterka mogła się spotkać z bohaterami z GTA 5. Gdzieś tam przypadkowo mogła trafić na nich. Albo, nie wiem, próbować sprzątnąć któregoś z nich. Ja miałem początkowo też w innym miejscu klub motocyklowy, bo teraz mam w mieście, bo jestem bogaty i samogę. Jak byłem biedny i dopiero zaczynałem, to mój klub motocyklowy był na pustyni. Bardzo blisko właśnie siedziby Trevora, więc możliwe, że Trevor, bo on tam miał taki epizod, gdzie zrobił ostrą sieczkę, więc jest bardzo mocno prawdopodobne, że mogłem oberwać od niego. Zresztą w którymś napadzie się pracował, nie? Dla Trevora. No i nie wiem. Był, tak, tak, był tam napad. Stąd też te figurki są z tymi tam tapsami. Te niebieskie tapsy. Kradło się je dla Trevora, po czym my dostawaliśmy w worku pieniądze i zjeżdżaliśmy stamtąd, a Trevor niestety wpadał w ręce policji. Dobra, ty sobie leć, a ja w tym czasie na sekundę do łazienki skoczę. Bo z tych emocji chyba będę musiał z łazienki skorzystać. Zagaduj nagrywkę. Musisz mówić, co się dzieje, bo ja nic nie widzę. No się nic nie dzieje na razie wielkiego. No bo to Dodo, nie? Dobra, za pół minutki wracam. No, a ja teraz sobie wracam. Zabrałam gorszą trasę. Nad miastem. Ale wracam. Źle poleciałam, bo tu dopiero wejdę nad wodę. Mogłam tam szybciej wejść nad wodę, ale to już jestem. Teraz już będzie z górki. No i teraz będzie easy robota już. Przynajmniej mam taką nadzieję.
ale mnie oszukali. Jak to wygląda? 11 na 15, czyli coś tutaj widzę, dostarczyłaś. Ja już jestem z powrotem. No pędzę ile mogę. Już cię ranek wszystkie, zastał. Wszystkie są po te. Wszystkie punkty, do jakich dymy, do jakich lecę, już są zrobione. O nie, będziesz miała... Będziesz miała na tym... Na tam jeden punkt. Dobrze. Dobra, a ja zrobię taki trik teraz w takim razie. Dzięki któremu nie będę miał kolejnego napadu na wytwórnię. Napady na wytwórnię zdarzają się, gdy po prostu jesteśmy cały czas prezesem klubu. No i wytwórnia pracuje. Więc tam w losowych momentach po prostu rozpoczynają się ataki, napady na te wytwórnie. No i są dwa sposoby, dzięki którym można po prostu bronić się przed tym. Według gry powinno wystarczyć zatrudnienie ochrony. Jest one w ulepszeniach. Ale to tylko po prostu zmniejsza procent tych napadów, jest ich mniej. To może być nalot policji albo nalot jakiegoś tam... konkurencyjnego gangu. Tak, konkurencyjnego gangu NPC-ów. I są... Gang NPC-ów, to brzmi tak źle. Gang NPC-ów. Wiesz, gang po prostu bez żadnej jakiejś tam charakteru, bo to takie wiesz, typowe złodziejaszki po tak, prostu, tak, nie? Takie NPC po prostu. No, ale są dwa sposoby, dzięki którym można nie widzieć napadu żadnego na wytwórnie przez i nawet rok czasu. Po pierwsze, właśnie dobrze mieć jakiegoś kompana, który za ciebie sprzedaje ostatnią partię i ty możesz sobie stanąć w kółeczku przed wejściem do wytwórni, więc od razu jak się misja skończy, to wchodzimy do wytwórni. Gdy jesteśmy w wytwórni, jesteśmy bezpieczni, wtedy napadu nie włączy się. No i po prostu sprzedajemy. Drugim sposobem jest jak najszybsze rozwiązanie klubu. Wchodzimy tutaj w zakładkę prezydent klubu i przełączamy się na rozwiąż klub. Jak widzimy, że nasz kompan kończy, to maszujemy enter, żeby od razu rozwiązać w momencie skończenia się misji. No wtedy jest też właśnie ten czas, w którym jesteśmy bezczynni i może dojść do tego napadu, jest bardzo krótki. No ale tak jak mówię, dobrze jest stać gdzieś w znaczniku, tu gdzieś w tym miejscu powinien być znacznik, akurat przy tej wytwórni nie pamiętam dokładnie, bo tą wytwórnię mam zamkniętą już od 2 lat, tylko do nagrywek teraz ją otworzyłem, ale no myślę, że powinno się udać. No to uwaga, ostatnio. Tym mazem nic nie straciłam. Prawie 500 000 wpadło z tej wytwórni. Uwaga, uwaga. Czy dobrze stanąłem? Czy to są na pewno te drzwi? Tak. No. I widzicie, od razu wchodzę do środka. I teraz w tym momencie mogłoby się napad odpalić, ale no nie, bo jestem w środku. Zapłoń, bo ja tu na autostradzie sobie tupnęłam. Długi John jest zadowolony. Zaproś do wytwórni. Pani Kochanowska. No, tu mamy ochroniarza, ale tak jak mówię, ten ochroniarz tylko zmniejsza procent tych napadów, czyli no trochę rzadziej one są. Ubija się po prostu. No jest sam, to za dużo też nie może zrobić, jakby wpadnie tam policja na przykład. I teraz tak, tam były banknoty, tutaj mamy wytwórnię fałszywych dokumentów. Jak sami widzicie, wartość to jest tylko 105 tysięcy dolarów, więc no nie ma z tego za dużo.
No tutaj akurat panowie za dużo i panie nie robią, bo towar jest na maksa wypełniony. No. Ale to widać, jakieś pliki paszportów. To jakieś dowody chyba. No i w sumie wszędzie to samo. To dosyć profesjonalnie to robią. No, widziałem, że jest i jakieś lupami sprawdzają to wszystko, skalpelami wycinają, żeby było idealnie. Mierzą to wszystko co do milimetra. Więc robota profesjonalna. Tutaj są partie dokumentów. O, i tutaj sesje zdjęciowe robią. No dobra, sprzedajemy. Nie, bo już ziewasz, a jeszcze czeka nas kupę robot. Łącznych sprzedaży. No, jestem się niedysponowana za bardzo. No tak. 108 80 sprzedaż teraz będzie. Więc no, jak sami widzicie, mało z tych sprzedaży tu zrobiłem. I tu jest tylko 3,5 miliona zarobione, więc no, tragedia. Sprzedaję to ostatni raz i zamykam to z powrotem. Nigdy więcej tego już w życiu nie otworzę. O, jeszcze warto było to sprzedawać, gdy były promocje. Wtedy no to faktycznie troszeczkę dało się lepiej na tym zrobić. Ja już tam było na kartonach napisane, gdzie co. Tak, no to mam. No. Kurde, wyleciało mi z głowy. Na kartonach coś było napisane. A, bo segregowane tam były no, że prawo jazdy, no driver license. Tak, tak, to widziałem akurat, no. Prawo jazdy, paszporty, z Ameryki do Kanady i do UK. To tak, to zwróciłem. Udeczki. Tak, udeczki. Też fajna sprzedaż, chociaż zdarzało się, że niektórzy wpadali na mieliznę i psuli. Oj, 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 nie zmieściłem się. Ale jedź, jedź, zaraz cię dogonię. Ale zaryłem teraz. W znak. Akurat musiałem w ten znak, którego nie da się złamać, uderzyć. Akurat w ten, nie? Jest tyle znaków, a musiałeś akurat w ten. One są tam przy Human Labs chyba, nie? No nie, miałem zostać. Nie, to było gdzie indziej. To było jakieś taka przybrzeżne. Kurczę, plaża jakaś to była. No muszą być przy wodzie, no ciężko. No, tak, tak, ale ona była tam z takim zjazdem dziwnym. Ta plaża. I to chyba będzie za elektrownią. A nie, przy Human Labs jest tutaj trochę dalej. Przecież leciałem tamtędy przed chwilą. Dobra, sobie pojadę tędy i tu chyba jak pojadę prosto, to będzie szybciej. Mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam mapę. Bo też mogą być za miastem. Ale to nie są chyba te za miastem. Chociaż widzę, że cię prowadzi tam gdzieś daleko. To chyba jednak będą te za miastem. Aha. Tak, bo one tu już powinny być po prawo, powinny mnie widzieć. No, bo to jest elektrownia i one tam za elektrownią powinny być. No dobra. To nie tędy jednak. Nie, no ty dobrze jedziesz. Ja źle pojechałem. Ale już nadrabiam. Kawałek pod prąd, żeby na czołówkę nie wpaść. Dobra. I tutaj teraz na zjazd.
Muszę jeszcze trafić w niego. Gdzieś tu powinien być. O, jest już. Nie, dobrze, dobrze myślałem. Tylko troszeczkę dalej to było. Myślałem, że to bliżej tej elektrowni. Tak, i tu tym slalomem się zjeżdża. Nie, już też prawie. Jakbym znaku nie zarył, to bym był szybciej. To ta czasówka była, nie? Tak, jak się tam odpowiednio szybko to zrobiło, to była premia lepsza. Ale to... W dupie z tą premią. Tylko 3000. Tak, że jak się zrobiło tam z 200 sprzedaży, no to tam 200 razy 3000, no to trochę wychodziło, no. Bez przesady. Wszystko zależało od tego, jak ci ten fala podeszła. Pamiętam. O właśnie, też dało się to też ciekawie oszukać, jeśli było się na sesji, gdzie dużo tych jachtów ludzie mieli. Dookoła jachtów nigdy nie ma fal. Więc na sesjach, gdzie było dużo jachtów, jak łódki wylosowało, no to wystarczyło przy tych jachtach pływać jak najbliżej, żeby nie skakać po falach. I też można piątkę dusić, nie? Jak lecisz w powietrzu, to szybciej zaczynasz dotykać tymi wirnikami wody, bo ta łódka podnosi dziób. Dzięki czemu nie wytraca tak prędkości. A zapomniałem kompletnie o tej premii, że tu było na czas. Gdybyś nie powiedziała, to bym w ogóle nie zwrócił uwagi na to. Aj! No, to już nie zdążę. Ale mnie obróciło na kamieniu. Pierdzielone kamienie, kto to wymyślił? Bez wody kamienie wystawał. Za daleko, żeby 10 sekund tam dopłynąć. Parę sekund mi zabrakło. Z dwie może? Będziesz tą drugą? No wezmę, no. A tobie weszła premia? No, coś tam weszło. No coś mi też weszło, ale nie pełno. Mam pełno też, ja 2700 chyba. Najgorszy jest ten powrót stąd. Wszędzie daleko. Do najbliższej drogi i w ogóle. Oczywiście z pierwszej kamery nic nie widać, bo FOV. Z pierwszej osoby z kamery. Z pierwszej kamery. Co to miało znaczyć? Tak, tak też możesz powiedzieć.
No i pięknie. Kurde, myślałem, że się zmieszczę. Jak ja mam stąd teraz wrócić? Chyba będzie trzeba ratować się samolotem. Gdzie mi go przywoła? Daleko. No, bardzo daleko. Nie mogłeś wrócić na Espa, bo tu twój motor stoi. Nie, Buzarda chciałem sobie przywołać, żeby gdzieś pod drogę sobie podlecieć. Weź łódkę i podpłyniesz po mnie. Wskoczę ci do łódki. Wypłynę na morze głębokie. O, tu widzę punkt. Będę w punkcie. Ciekawe ten, no. Najęcie tych łódek pewnie było bardziej kosztowne niż... niż zwrot z tego, nie? No. Weź od tak sobie trzy. Ej, a mogę cię ukraść? Nie mogę. No, trzy pontony se, nie? Takie te zostawię. I to jakieś wojskowe są, nie byle co. Na następnym punkcie czekam. No, już cię widzę. Czekaj, zwolnij trochę. Dobra, jestem, możesz płynąć. Kapka ci nie spadła, mimo nurkowania. No. Ja na motorze popierdzielam tej czapce, nie? Z daszkiem z przodu, więc nawet jeśli miałaby umocowaną, nie wiem, na gwoździe tą czapkę, to by jej w końcu głowę urwało, no ale no, mocny kręgosłup najwidoczniej. Na pewno nie mogłem. No chciałem to właśnie powiedzieć, nie zdążyłem. Dublują się te punkty, też miałem identyczne. Niektóre się dublują, no. No i tu będzie pełna premia za ten przelot. Ja też dostanę, mimo tego, że ty wodzisz. No, tu chyba najlepiej się podpływało, nie? Pod te kamienie. Po tym da się wspiąć. Tak? Tam kanał jest ogromny. No to może na ten kanał, no. Aha, maskę założył. Na ten padzida. Po co ci ta maska teraz? No, kowanie. Jak ty wyglądasz? Fajnie są. Gdzie jest moja czapka?
i skorzystam z opcji mojej na wezwanie Buzala, tak prosimy. Jak to włączyć? Pod M postać? Akcesoria, czy coś takiego? Właśnie w akcesoriach nie ma. Sprzęt, okulary. O, dobra. Nie, okulary mi zdjęło też. Gdzie są moje oksy? Jeszcze, żebym pamiętał, jakie miałem. Pilotki jakieś chyba, nie? Chyba te. Na pilotki, no. I moja czapa. Gdzie to jest? No, ten klubowy właśnie buzzard jest fajny, bo pod nogę się, nie? No, pod respi. Nogę się respi, no. To gdzie lecimy? Już ci zaznaczę. Wojna handlowa, dobra. Odcinek jest innego tematu. A szkoda, bo mi się pod nosem. A ile już jest nagrywki? Godzina, dwie już, o kurczę. No przy GTA czas zawsze leci. A ile ja mam miejsca? Jeszcze 21 giga tylko mi zostało. No i co, zrobiliśmy w zasadzie trzy sprzedaży. Dwie sprzedaże i jedną misję, nie? Dwie misje by jeszcze robiono. Ja to zatrzymię sobie. Nagrywanie. Jak dolecimy, to będziemy lecieć dalej. Dwa odcinki pod rząd polecam od razu na YouTubie. Popartuję je po prostu. Okej. To widzimy się już pod wytwórnią kwiatków.